musielibyśmy zrobić dokładną inwentaryzację. Wskazania są na takim poziomie ogólności, na jakim poziomie mamy poznane zasoby na rynku. Proponowałbym, jeżeli możemy, bo nie chodzi również o dyskusję między dwoma uczestnikami, tylko nie wiem, czy proszę Państwa jeszcze, bo jakieś nie mamy tutaj. Nie proszę bardzo. Przede wszystkim chciałem zapytać, dlaczego w programie ochrony nadleśnictwa, podobnie jak w poprzednim programie, nie ma zawartych proponowanych tylko rezerwatów przyrody na terenie obrazowy, potoki i węglina. Jak rozumiem, nadleśnictwo z doświadczeń rezerwatu węgliną, gdzie Państwo tam wycięli z rąk zupełnych 3 hektary na obszarze proponowanego rezerwatu przyrody i sztucznie odnowili kilkanaście hektarów głęboką orką z walką. Po prostu chcę się pozbyć tych propozycji. Natomiast te propozycje są nadal zawarte przy wszelkich dokumentach planistycznych, które są bardzo miejscowym i waloryzacjach przyrody, które są proponowane. Proszę nam wytłumaczyć, dlaczego Państwo uchwalili proponowane rezerwaty przyrody, które miały uzupełniać tą sieć obecnych rezerwatów. Tutaj Krzysztof Żalny zawsze to podkreślał, że koncepcja była taka, żeby równomiernie rozłożyć tą sieć rezerwatów w celach właśnie dyspersji gatunków, żeby to było funkcjonowało w sposób maksymalnie jednorodny. Te rezerwaty dwa były zaproponowane, do tej pory były traktowane jako proponowane rezerwaty i w poprzednim planie programie ochrony nadleśnictwa są nadal, mają być zapisy, że nadleśnicy mają otoczyć opieką te obszary do zachowania, w celu zachowania wartości mogących w przyszłości zaprojektować rezerwat i ewentualnie stworzyć rezerwat. Dlaczego ich nie ma? Jeżeli chodzi o rezerwaty, proszę Państwa, ten problem istnieje, znaczy może za duże słowo problem, ale ta kwestia przewija się w wielu nadleśnictwach, w wielu programach ochrony przyrody. Nasze ustalenia w ramach współpracy z różnymi regionalnymi dyrekcjami lasów państwowych, mamy ich 3, to są takie, że nie ma sensu przypisywać wszystkich propozycji ze wszystkich dokumentów planistycznych, które do tej pory były, nawet z lat 80. i 90., bo z naszego doświadczenia wynika w ten sposób, że wiele, a przede wszystkim prawie wszystkie te propozycje są nieaktualne z uwagi na to, że nie ma już tych walorów przyrodniczych, to po pierwsze, po drugie nie kwalifikują się do rangi rezerwatów, to po drugie, a po trzecie mogą być objęte innymi formami. W związku z tym nasza propozycja była taka, aby wykonawca planu urządzenia lasu programu ochrony przyrody zrewaloryzował te wszystkie propozycje i podał swoje propozycje, które uzna, że kwalifikują się do rezerwatów przyrody. I nasze zdanie jest takie, że można owszem podać 30 propozycji, ale program ochrony przyrody musi być w pewnym sensie wykonany. Czyli jeżeli są propozycje 2 rezerwatów przyrody, no to uznajemy, że nadleśnictwo dokona tych pierwszych kroków w celu objęcia ich tą formą ochrony przyrody, co nie oznacza, że inne propozycje będą mogły być również zrealizowane. Tak więc, bo program ochrony przyrody na bieżąco nadleśnictwo przecież uzupełnia w ciągu tych 10 lat. Jeżeli nadleśnictwo uzna, że należałoby objąć tą formą ochrony przyrody inne powierzchnie, my jesteśmy tu otwarci. A uznało? Wyrzuciliście 2 powierzchnie, które są nadal. Tak, bo muszę powiedzieć, bo chciałbym uniknąć po prostu takich dialogów, myślę, że to nie jest miejsce, żeśmy. Oczywiście głosu. No chyba jest, bo pan urzędnik państwowy, który odpowiada za obszar zamienia państwa, mówi, że te obszary straciły walory podjęcia pod rezerw, kiedy wcześniej było powiedziane, że praktycznie cała Puszcza Bukowa kwalifikuje się tak naprawdę walorami do ochrony rezerwatowej, to powiedział jeden z wyraźnie. To jest dziwne. Proszę nie wycinać moich słów. Powiedziałem, że w większości przypadków mówię o tym. Ale mówisz ty z dwóch. Nie wiem. A teraz było być może tak, być może nie. Wykonawca po.
takie propozycje i musimy uszanować. Proszę Państwa, jeśli chodzi akurat o ten przykład, o który Pan wspomina, to chcę powiedzieć, że była już o tym mowa, że nadleśnictwo Gryfino jest bardzo specyficzne, jeśli chodzi o kwestie ustanowienia ekosystemów preferencyjnych. Ekosystemy referencyjne, które ustanowił nadleśniczy tego nadleśnictwa, są naszym zdaniem wystarczającą formą zabezpieczenia tych cennych fragmentów drzewostanów, które na takie wydłużenie zasługują. I w przypadku akurat tych dwóch propozycji, o których tutaj mówimy, akurat takie działania zostały nadleśnictwa podjęte. Wydaje mi się, że chyba tutaj na temat tego nadleśnictwa już w ramach tego programu było dużo powiedziane, bo tak, rezerwaty przyrody. Obszary Natura 2000 w takiej ilości, której nie ma żadne nadleśnictwo w skali naszej produkcji. Możliwości zabezpieczenia tych wszystkich walorów przyrodniczych, o których mówię, są nieograniczone, lecz w konwencji na tak. To musiał być do tego, bo myślę, że na tym etapie to powinna wystarczyć ta informacja. Natomiast chodzi o program ochrony przyrody, no jak sama nazwa wskazuje, jest to pewien program, który w sobie zawiera pewne informacje dotyczące tego, w jaki sposób niektóre kwestie związane z ochroną pewnych obszarów są zapisane w innych dokumentach. I na przykład jest plan ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa czy Dolina Dolnej Odry, gdzie pewne szczegóły są już troszeczkę rozwinięte. Są plany ochrony rezerwatów przyrody, które uszczegółowiają wiele elementów. Program ochrony przyrody nie może być powtórzeniem tego, są obszary Natura 2000. Nie jest znany. W związku z tym trudno, żeby w programie ochrony przyrody, który z samej nazwy no, to wynika, że to nie może być plan, to nie jest plan. Więc wydaje się, że jeżeli Państwo zajrzycie do tych dokumentów szczegółowych, o których tutaj mówimy, to tam te zapisy będą bardziej uszczegółowe. Oczywiście będą się pojawiać różne może interpretacje, ale no tutaj ja powiem tak, bo na przykład jeżeli pozostaje taki zapis w planie zadań ochrony dla obszarów Natura 2000, że pozostawiać martwe drewno. Co to znaczy? No oczywiście, jeżeli ktoś będzie skrajny do tego, kto chodzi w swoim myśleniu, to uzna, że trzeba zostawiać wszystko, co się pojawi martwego. Ale trzeba też zachować tą logikę i tak. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to oczywiście nie można tego zrobić z różnych względów, które powiedziałem wcześniej. Jeśli chodzi o zagrożenia ze strony różnych czynników, również tego nie można zrobić, przynajmniej na taką skalę, którą ktoś by sobie wyżyczył. Mówimy o sytuacjach również klęskowych. Ja przypomnę, dam taki przykład z terenu Puszczy Barwileckiej, gdzie to jest również obszar Natura 2000, gdzie są siedliska przyrodnicze, gdzie na przestrzeni ostatnich lat była katastrofalna sytuacja, jeśli chodzi o huraganane wiatry, gdzie właściwie powaliło znaczną część tej puszczy na leśnictwie Badinek i w sąsiednich nadleśnictwach. No i co? I mielibyśmy to wszystko zostawić tylko dlatego, że mamy zostawiać takie drzewa na kresie. No nie, bo trzeba po prostu, wydaje mi się, tutaj zrozumienia ze strony wszystkich. I ja też, tutaj mówiąc to wcześniej w swoim wystąpieniu, no taki apel właściwie, trochę wiedziałem, że będzie dyskusja tutaj może szersza przy programie ochrony przyrody, no chciałbym też zaapelować, żeby zrozumieć, że jeżeli chcemy żyć w środowisku przyjaznym, jeżeli chcemy korzystać z tego środowiska, to nie możemy sobie wiązać takiej pętli, która nam uniemożliwi to, bo za jakąś chwilę nie będziemy mogli wejść do wielu obszarów, bo będzie, powiedzmy, katastrofa, będą różne czynniki, które nam to uniemożliwią. Dlatego po prostu no, wydaje mi się, że powinniśmy znaleźć ten kompromis, który z jednej strony, jak tutaj pokazują te wszystkie opracowania, zabezpiecza te najważniejsze walory przyrodnicze Puszczy Bukowej, ale też no, to nie może przeważyć na tym, że tak, no, jeżeli będziemy zabraniać wstępu, jeżeli będziemy po prostu ograniczać możliwości działania gospodarczego, to po prostu w pewnym momencie może dojść do tego, że do tego lasu w ogóle nie będzie po co wchodzić. No weźcie Państwo sobie Puszczę Białowieską, która, nie wiem kto z Państwa był ostatnio tam na tym obszarze,
ja byłem. Więc nie wiem, czy taki zwykły świadomy, który powiedzmy opuszczy na wyobrażenie takie, że to jest las naturalny, chciałby do tego lasu naturalnego po prostu wejść. Bo ze względu i bezpieczeństwa, i tego krajobrazu, jak po bitwie, no chyba nigdy takiego czegoś nie chciał w Puszczy Bukowej. I dlatego po prostu no, wydaje mi się, że to jest troszeczkę niektóre pomysły wykonować, bo no, jest jeszcze człowiek, który z tego środowiska no, chce korzystać i dobrze, że chce korzystać, bo przecież tej pogoni za tym życiem coraz szybszym, no musimy z tego środowiska korzystać i dobrze, że korzystamy. Dlatego no, taki mój apel tutaj, no bo widzę, że to trochę tak w tym kierunku idzie, żebyśmy po prostu nie zagalopowali się w tym zagaszaniu tej przyrody. Nam wszystkim leży na sercu ochrona tego bogactwa. I mogę Państwu pokazać tysiące przykładów, kiedy na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat, jeżeli popatrzymy sobie na statystykę tego, co w lasach państwowych, mówimy tutaj, jeżeli wchodzimy w szczegóły na terenie naszej dyrekcji, czy tego lasu, co zostało zrobione, żeby ta przyroda została w jak najlepszym stanie zachowana. No i wydaje mi się, to jest najlepszym świadectwem tego, co robimy, w jakim kierunku zmierzamy. I myślę, że no to jest dobry kierunek, bo to równoważy te wszystkie oczekiwania, które mamy. Szanowni Państwo, ja bym chciał uchwalić tak, głosy mamy ze strony tej kółki Łaza, mamy głosy ze strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Biura Urządzania, Lasów Państwowych, wiele czy ktoś spoza grup przeze mnie wymieniony, chciałbym też wypowiedzieć jeszcze na temat programu przyrody, na temat referatu w sprawie programu przyrody. Ja dodam może jeszcze w tym miejscu, zanim może Państwo zastanowicie się nad tym głosem, że wysłuchaliśmy referatu w sprawie programu ochrony przyrody. Sam program ochrony przyrody jako element planu urządzenia lasu, jak i cały dokument, czyli projekt planu urządzenia lasu, jest poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i obszarów natury 2000. W ramach tej procedury, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych umożliwia udział społeczeństwa na każdym etapie. Co to oznacza? Mogę Państwu podać nawet przybliżone daty, bo do 15 grudnia wykonawca planu ma przekazać gotowy projekt do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i po tym czasie, czyli gdzieś w drugiej połowie grudnia bieżącego roku, projekt planu urządzenia lasu zostanie poddany konsultacjom społecznym. Będziecie mieli Państwo w stanie to ogłoszone oczywiście w WIP-ie, w lokalnej prasie, zgłoszenia, mówię Państwu, nie myli, zamieszczamy w Kudyrze Szczecińskim. I będziecie mieli Państwo możliwość wglądu w te dokumenty, program ochrony przyrody, już jako gotowy projekt tego programu ochrony przyrody będzie udostępniony. Będzie można wnieść uwagi na piśmie, będzie wyłożony ton konsultacji społecznych, do którego będzie można się wpisać. I do tych wszystkich uwag będziemy się ustosunkowywać. Na Leśnictwo, Regionalna Dyrekcja, wykonawca planu. Także będzie czas. Nie musimy tak jakby w dniu dzisiejszym o wszystkich szczegółach dyskutować, aczkolwiek ja nie chciałem to sobie powiedzieć o dużej dyskusji, tylko ponawiam pytanie, czy ktoś jeszcze zaliczałby do referatu w sprawie programu ochrony przyrody nie szukać. Proszę bardzo. Chciałbym powiedzieć, że narzucanie takich ścisłych granic czy ścisłych ilości, właśnie, że trzeba tyle i tyle hektarów uprawić na przykład, często wynika z tak zwanego widzieliście i z obserwacji powiedzmy ekosystemów, które ustaje się od razu na tematy naturalne, gdzie te ilości są dosyć znaczne. Natomiast badań ostatni, gdzie Generalna Dyrekcja specjalnie zwróciła takie badania na temat właśnie tego, czy występuje zależność między ilością drewna rozkładającego się, a występowaniem określonych gatunków, okazało się, że takiej zależności nie da się ustalić, przynajmniej w tych badaniach, które były robione, nie ustalono takiej korelacji. Ustalono jedynie, że musi, że powinno być takie drewno. No oczywiście powinno być, no, jak to różnych wymiarów, jeszcze inny drewno, żeby budować całe drzewo, ale jego
nie musi być taka, właśnie nie musi być dlatego, że się nie da określić, ile to ma być na przykład hektarów. Także tutaj narzucanie 3 metrów na hektar jest bezpodstawne. Jest po prostu wynikiem filozoficznego spojrzenia. Nie wiedzy na to. Także również jeżeli chodzi o te grupy, które pozostawiamy razem, tam i pewny, w tych rozpadach, gdzie stosujemy gospodarkę no, z użytkowania przy pomocy zakupów powierzchniowych, to nie tak wydawało się i wszyscy powtarzali, że biogrupy muszą być prawda, tyle kilo arów i tak dalej, że tutaj zapobiegniemy jakby środowisko przerostaniu patycznego. No cóż, okazuje się, że inne badania nie funkcjonują, że właściwie powierzchnia otwarta kształtuje to, co się dzieje w tej kępie, a nie ta kępa to, co się dzieje, czyli jest odwrotnie, co się dzieje na zewnątrz. I analizując badania, które były wykonane przez jedną osobę w Polsce, można powiedzieć, że wykazała naprawdę, to znaczy udowodniła statystycznie bardzo niewiele. No, fantazja autora czasem ponosi i chyba są pewne rzeczy się tak sugeruje, że jest tak i tak. A jeżeli się powtórzy badania, może być co innego. Także podstawy naukowe, niektórych poglądów, które chcemy wykorzystać w ochronie środowiska, nie zawsze są mocne. Wymagają dodatkowych badań. Jeżeli mamy różne prawda, wyniki, to no, nie można twierdzić, że jest tylko tak lub tylko tak. Znaczy może być różne. Także tutaj zacząłem o tym właśnie, że trudno napisać dlatego, że no, nie mamy jeszcze dostatecznych podstaw do tego, żeby to zrobić. Przepraszam, tylko czy może pan profesor, tak? Tak. Nazwisko autora, bądź publikację, żebyśmy mogli też przeczytać. Te badania poznać, które pan mówił. Badania. Ale chodzi o co? O te badania, które pan przytaczał, że były badania. A ja przepraszam, to może od razu wszystkie państwo możecie dostęp badań do wyników, do badań Lasów Państwowych. Są na stronie Lasów Państwowych aktualności zakładka publikacji. Dobrze? I te konkretne badania są w jakimś... Prawdopodobnie, jeżeli tam jest cały, no właśnie, w ostatnich latach wszystkie badania, które są wykonywane. A te dotyczące naszego grona? Na pewno nie jedno. Ale nie tak, jedno pan profesor przytacza. Odnośnie kręgi oceanotycznej, to powiem, że sam to niedawno analizowałem i trzeba dosyć sporej wnikliwości, żeby ocenić metodykę autora. Autor, wiecie państwo, nie zawsze chce zupełnie jasno napisać. Trzeba umieć ocenić metodykę. To jest podstawa. Ocenić, czy on rzeczywiście udowodnił, czy tylko twierdzi, że udowodnił. Prawda? Na tym coś polega. To ja tak w takiej kwestii organizacyjnej, jeżeli można, to ja, my skonsultujemy się z panem profesorem, czy jest ten, żeby już państwo mieli dokładną wiedzę. I przekażemy informacje zarówno linka do tego źródła, jak i ewentualnie do źródła tego badania, które wspomniała pan profesor, jeżeli nie ma na stronie. Ja rozumiem, że były zgodnie z przestrzeniami wytycznymi zrobione badania pomiaru małego drewna w ramach tworzenia planu urządzenia lasu. Tak? Oczywiście, że tak. Były zrobione, nie wiem, czy urządzenia lasu, czy chciałbym powiedzieć tych materiałów, jak metodyka tych badań wygląda. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że pomiar otwartego drewna w ramach opracowania projektu planu urządzenia lasu odbywa się przy okazji dokonywania pomiarów służących określeniu zasadności drzewostanu. Zaprezentowałem metodą statystyczną, zakładane są to powierzchnie brudne i trzeba pamiętać, że one służą przede wszystkim określeniu zasadności, w związku z tym tylko w tych miejscach, w których one są do tego celu założone, ten pomiar otwartego drewna jest. Na wszystkich powierzchniach, które są powierzchniami leśnymi niezależnymi, czy to do naturalnej sukcesji, to znaczy, że gdzie jest duży zasób tego drewna, to drewno nigdy nie będzie przymierzone w ramach planu urządzenia lasu, bo nie temu służy. One są mierzone przy okazji pomiaru określenia. Ale to ma metodyka, wyniki i tak dalej, można oczywiście, to jest informacja publiczna, można je podać. To będzie zamieszczone w elaboracie, wyniki tego drewna, ale tak jak pan Naszelik powiedział, nowy wiecznik, który zawiera bardzo dużo tego drewna, nie podlega pomiarowi.
Są to na przykład grunty naturalnej sukcesji, gdzie zapasu z natury się nie mierzy, a po prostu martwego drewna. Są tereny bagienne i tak dalej, gdzie to martwe drewno występuje. Ale te pomiary, które były robione na grutach zalesionych, powiedzmy od drugiej klasy wieku z wyż, te wyniki są zamieszczone i one są przedstawione w ramach typu średniskowego klasu i jakiejś tam średniej. Jest tabela, zdaje się 19. Istotne jest to, że cała pierwsza klasa wieku przyczyniczy się gatunek panujący też jest pominięta tymi pomiarami. Tam, gdzie przestoje pozostały umarły, one nigdy nie będą powierzone. To znacząco zaniża ten zasób. Ta informacja z takiego poziomu jest dostępna. 21 tabela w elaboracie. Proszę Państwa, nie wiem, czy są jeszcze jakieś głosy? Referatem w sprawie programu ochrony przyrody. Pozostały nam takie dwa właściwie referaty. Jeszcze referat strony w sprawie planu urządzenia lasu i następnie próba oddziaływania tego planu. Nie wiem, czy są jakieś potrzeby. Prosić, czy kontynuujemy. Planuję kontynuować z uwagi na to, że jest już 14, a to też przepytuję. Chyba, że Państwo jako premium zdecydujecie, że chcecie teraz przerwę. Jeżeli nie, proponuję kontynuować. I proszę teraz pana kierownika o zaprezentowanie wyników pracy. A propos martwego drewna, to mam tą nowelę wygenerowałem. Leśnik cały nadleśnictwa drugiej klasy wieku z wież, na przykład leśnik zalesionych, niezalesionych, jest to jakość 149 tysięcy metrów sześciennych. Tak wychodzi tu. Bardzo dobrze. Jest większy sześciennik. Cała pierwsza fasada. Zabudowane, powierzchni ponad hektara, nacisku nie wypada grup spornych,
przejścia na grunty do zalesień na podstawie decyzji o inwestycji celu publicznego, jest to ponad 10 hektarów. Rozbieżności gruntowe jest około ich szereg, które wynikły w czasie prac terenowych, zostały przedstawione w formie wykazu rozbieżności panu nadleśniczemu. Nadleśniczy podjął stosowne decyzje w tej sprawie. Jeżeli chodzi o powierzchnię i rodzaj użytku, to mamy tabelę przedstawiającą te powierzchnie w ramach kategorii. Pojawiła się kategoria analizny w ramach użytku kontroli klasy. Są to analizy uwzględnione w czasie prac terenowych przy wykorzystaniu ortofotomapy. Jedna analizna doszła jako grunt popożarowy w obrębie Gryfino, który nastąpił w 2016 roku. W początkowym okresie obowiązywania planu na dosiedle jest zobowiązane do zalesienia, do odnowienia, przepraszam, tych gruntów. Jeżeli chodzi o użytki rolne, to dodam krótko, że na początku 2007 roku było 363 hektary użytków rolnych, w 2017 w nowym planie będzie to 309 hektarów. 50, około 50 hektarów gruntów zaproponowaliśmy do przekwalifikowania na grunty leśne w wyniku występowania na tych gruntach naturalnej sukcesji formacji leśnych. Jeżeli chodzi o grunt naturalnej sukcesji, to notujemy bardzo duży wzrost, też wszystko w ramach gruntowego lasy. W 2007 roku było to 39 hektarów, obecnie jest to 87 hektarów. Są to grunty też ujawnione przy wykorzystywaniu ortofotomapy. Dotyczą głównie gruntów z typami środowiskowymi lasu Olsy, Olsy Jesienowskie, Olsy Jesienowe, lasy Łęgowe, bo też na Międzyodrzu wykazano dodatkowe grunty naturalnej sukcesji. Są to grunty pozwane też z zabiegu w przyrodzie. Jest to też, można powiedzieć, jakaś tam forma ochrony i nieingerencji w ekosystemy ze strony nadleśnictwa. Następny proszę slajd. Mówię, pracę urządzenia wykonano w ostatnich latach. Mamy rozmiar prac. Ponadto na wiosnę tego roku odbył się prac terenowy, zamykający jakby rozdział tych prac. Komisja biuro przedłożone prace uznała za wykonane prawidłowo. Uwagi, wnioski komisji zostały wniesione do planu. Też nie mamy rozmiar tych prac. Rodzicą podzielono na 904 oddziały. Przeciętna powierzchnia to blisko 21 hektarów. Z jednego oddziału powierzchnia pod oddziału to około 7 hektarów. Nie ustalano stref uszkodzenia z tytułu przymusowych zanieczyszczeń powietrza. W trakcie prac terenowych nie wykazano szkód drzewostanów wynikających z tego tytułu. Warunki środowiska były wcześniej wymówione. Kraina Bałtycka. Cztery mezoregiony, są to mezoregiony przeprowadzone już po zmianach w 2010 roku. Głównie dominuje mezoregion Szczygłowy i Unii Europejskiej. Stalowy to jeden region, pozostałe mezoregiony wyjął niewielkie fragmenty. Nawet region Roliny Pyrzyckiej, tylko w części zasięgu terytorialnego nadleśnictwa, nie obejmuje gruntów nadleśnictwa. Przejdźmy teraz do typu siedliskowych lasów. Przyjęto typu siedliskowych lasów z opracowań grupowo siedliskowych. W minionych dziesięcioleciu nasza firma dokonała dwóch prac zleconych na Gryfino na grunty do zalesień i do odnowień. Mowa też o tych analizach, które trochę wcześniej. Mamy wykres przedstawiający, dominuje las świeży, połowa nadleśnictwa. Duży jest udział lasu mieszanego świeżego i woru mieszanego świeżego. Niewielki udział jest pozostałych siedmiu. Tu mamy zmiany w typach siedliskowych lasu. Są to zmiany kosmetyczne, w zasadzie symboliczne. Wynikają one ze zmiany granic wydzieleń w wyniku ortofotomapy. Bardzo pomocne materiały dla prac terenowych. Charakterystyka gatunków drzew. Mimo bardzo dużego udziału siedlisk lasowych, czyli lasu świeżego, lasu mieszanego świeżego, na leśnictwie niestety dominuje sosna, powinno być zupełnie na odwrót, w miejscu sosny powinny być gatunki liściaste. Sosna powinna zajmować właśnie około 30-40% gruntów leśnych niezalesionych. To świadczy o tym, jak tę pracę
lat, to będzie praca polegała na przebudowie tego drzewostanu, by dostosować je do drzewostanu. Mamy tabelę przedstawiającą zmiany w udziale poszczególnych gatunków. Zanotowano wzrost drzewostanu bukowych, olszonych drzewostanowych. Dlaczego świetlowych? Od razu to wyjaśnię. Przebudowy rozpoczęte 20-30 lat temu w plantacjach pod kolonią Premie Gryfino skutkowały tym, że po zdjęciu, mówiąc językiem leśnym, górnych warstw, czyli plantacji topolowej de facto, podrosty, które były świetlowe, dziś stanowią kret najpanujący i z tego względu wzrosła na powierzchni tych drzewostanów świetlowych. Jeżeli to drzewostanie jest słowa o spadku powierzchni, to spadła na powierzchniach drzewostanów dębowych, topolowych i jesionowych. Te topolowe i jesionowe to są ze względów zrozumiałych, ten spadek mamy notowany, ale muszę wyjaśnić, dlaczego spadła powierzchnia drzewostanów dębowych. Jeżeli tutaj mam przedstawione dane w ramach karty w postaci cel na leśnicy na Gryfino, ale jeżeli chodzi o Bren Gryfino, jest zupełnie odwrotnie, bo w Bronie Gryfino powierzchnia wzrosła z 906 hektarów drzewostanów dębowych do 939 hektarów. 940 hektarów mamy dzisiaj, czyli wzrost jest około 35 hektarów. Niestety w Puszczy Bukowej, a niestety, bo to też świadczy o siedliskach potencjalnej roślinności, jaka tu ma występować w Puszczy Bukowej, powierzchnia drzewostanów dębowych spada z 814 hektarów do 711. Jest to wynik przebudowy, w cudzysłowie można powiedzieć, tych drzewostanów na drzewostany bukowe, klasowne i na dębowe, z drzewostanami bukowymi, bo cięcia sprzątających stają się po prostu drzewostanami spadającym bukiem. Stąd też to się bierze. Do tego dochodzą cięcia pielęgnacyjne. Tu pan kierownik zakładu kondynacji, to występujących gradacjach foliofagów i ksylofagów. No i z tego względu ten dom po prostu ustępuje gatunkowi, który jest bardziej przystosowany w Puszczy Bukowej do warunków śliskowych, czyli na Boga. Jeżeli chodzi o drzewostany modrzewiowe, bo też mamy tutaj wzrost, to leśnictwo w zasadzie zdaje się jedna uprawa powstała modrzewiowa, to pan zastępca o tym mówił, są przy torach kilka niedalnych tu podnowie. Dziś jest taka uprawa z dominującym modrzewiem, a to jest niewielka powierzchnia. Podstawy drzewostany jest to wynik projektu proponowanych gdzieś w pielęgnacyjnych drzewostanach, głównie w drzewostanach niezgodnych z siedliskiem, gdzie była mieszanka gatunków modrzewia, brzozy, sosny. No i wiadomo, że brzoza gatunek mówi krótko żyjący, krócej żyjący modrzewia czy sosny, po prostu wypada i na jego miejsce gatunek panujący występuje może. A propos tych zmian, jeżeli mamy genetyczne, to też była już mowa o tym, to może pominiemy. Zostanie powierzchni zalesionych, niezalesionych zapasów oraz zasobności drzewostanów. To, co mówiliśmy wcześniej, wszystkie sklepiki nam bardzo ładnie rosną. Chociaż mi tylko nie będzie trend wieczny, to najbliższe po 10-lecie, 20-lecie, 30-lecie ten trend spadkowy będzie notowany. Ja tylko chciałem powiedzieć, bo tu mowa była o przestojach, o drewnie martwym, o lasach kupionych, ekologicznych tak zwanych. Proszę, w prezentacji zamieściłem przestoje. I teraz tak, 2000, mówię o obrębie ozdoby, bo ten głównie nas interesuje, jeżeli chodzi o te drzewa najcenniejsze, martwe, gwiazdy i tak dalej. Zapas przestoju na powierzchni leśnej zalesionej w obrębie ozdoby to 36 151 metrów. W roku 2017 na pierwszej stycznia będziemy mieli 40 879 metrów sześciennych przestojów. Na późniejszych slajdach część nasienników zostanie usunięta, ale około 30-35 tysięcy dalej pozostaje. I to jest ta odpowiedź na to, że czy leśnicy usuwają te przestoje z determinacją, terpią i tak dalej. Nie można tego powiedzieć. Trzeba zrozumieć, że przedsiębiorców, jeżeli chodzi o ochronę, to są na pewno sporadyczne przypadki. Tak samo sporadycznymi przypadkami jest usuwanie przestojów czy nasienników, które występowały przy drodze. Jak to się ze względów, tak powiem, tej sanki bezpieczeństwa usunął, na pewno to może ranić. Ale skala wielkości przestoju budowana w Puszczy Bukowej jest
nie notowana nigdzie indziej. Ludzie chodzą przewodnie szlakami czy drogami, które są dla nich wygodne. Proszę zagłębić się w puszczę, tak jak to robią taksatorzy. Wybrali się w zasadzie hektar, metr, to od razu jest przez nich opisany. I tam te przestoje właściwie są. Tam nie należałoby zauważać i widzieć ich tylko przy szlakach turystycznych, przy drogach, czy na działkach zrębowych. Bo to jest jakby nieprawdziwe i stwierdzające, że tych przestoi brakuje nam, że zagubionych maty i tak dalej, są to nam brakuje. Jeżeli możemy wrócić tutaj do tabeli, chciałbym słowo komentarza do niej. Widzą Państwo w przedostatniej kolumnie tą akumulację zapasów, czyli o ile zapas wzrósł, to jest przeszło 510 tysięcy metrów sześciennych w minionym dziesięcioleciu. Ja sobie wypisałem z elaboratu, jak to było 10 lat temu. 10 lat temu ta akumulacja zapasów wynosiła prawie 700 tysięcy metrów sześciennych i wzrost przeciętnej zasobności był wówczas po 39 metrów. Teraz po kolejne 28 metrów mamy wzrost. Mówimy tutaj o takich liczbach, no, które bez końca nie mogą trwać. To jest też trzeba sobie z tego zdać. Ale limity są bardzo porównywalne, bo pomiar zasobności drzewostanów jest taki sam jak 10 lat temu, metodyka jest identyczna. Także to już też tutaj pokazuje, jak jest przyrost tabelarycznie planowany, a jak jest przyrost użyteczny, uzyskany. Jest planowano, że w 2017 roku, 10 lat temu, że w 2017 roku będzie 5 milionów metrów sześciennych drewna, że ustala na tym przemyślno. A tutaj wynik teraz pokazuje, że mamy tu 5,5 miliona, więc pół miliona przyroda nam dała więcej niż planowaliśmy, mimo użytkowania i wykonania użytkowania użytków głównych, jeżeli chodzi o rozmiar masowy. Jeszcze tylko drobne pytanie dla zrozumienia tej informacji. W takich danych statystycznych pomiary z rezerwatów też są uwzględnione? Tak. Jeżeli chodzi o pomiar zasobności drzewostanów, wszystkie grunty zalesione, mówimy to tak na przykład drzewostany, plantacji nie ma, podlegają pomiarowi zapasu powyżej od 21 lat wzwyż. Nie ma rozgraniczenia, czy to są rezerwaty, czy drzewostany niedostępne powierzchnie są zakładane wszędzie po prostu. I tych powierzchni w nadleśnictwie Gryfino też adekwatnych do zróżnicowania drzewostanów powierzchni gołowych do pomiaru zapasu założono ponad 2000 powierzchni. Jest to ogrom pomiarów naprawdę zaświadczający, że ta masa faktycznie wzrosła, ale nie będzie wzrosła za żadną drzewostan się starzeje i nie będą wiecznie przyrosła. I tu mamy strukturę drzewostanów. Trzecia klasa wieku, najwyższa, największa zasobność, to jest oczywiste. Muszę popatrzeć też, jak wielka jest powierzchnia, klas pożdowienia i jaka zasobność jest tam w tej klasie pożdowienia sobie rośnie. Tu mamy zmiany pożdowienia, klas wieku, nasz punkt Gryfino. Tak jak wszystkie zmiany są jak adekwatne do sprzed 10 lat, proszę tutaj podkreślić pracę, jaką wielką pracę wykonało nadleśnictwo Gryfino, jeżeli chodzi o użytkowanie i przebudowę drzewostanu, tak jak powiedzieć, raz, jeżeli chodzi o przebudowę gatunkową, ale też zmianę pokoleń, na gatunku. Potężny wzrost drzewostanów w klasie odnowienia i ten wzrost klasa odnowienia tyczy się głównie obrębu Gryfino, gdzie w 2007 roku było 368 hektarów klasy odnowienia, a dzisiaj w obrębie Gryfino mamy 1189 hektarów klasy odnowienia, gdzie tak jak był wykres siedlisk pokazany i wykres gatunków, jaka jest niezgodność, niekorelacja, częściowa zgodność z tym, że ustawą. I to klasy odnowienia pokazują to, w którym kierunku idą przebudowy głównie w obrębie Gryfino. Zgodności, dostał powierzchnia drzewostanów zgodnych, częściowo zgodnych, aczkolwiek cały czas mamy potężną wartość, wielką wartość drzewostanów częściowo zgodnych, 4000 hektarów. I to jest też bardzo duża praca. Drzewostany zgodne to generalnie generuje puszcza bukowa, gdzie drzewostany bukowe są zgodne z typem drzewostanu, który nie tylko jest typem gospodarczym, ale też typem planu zadań zgodnych. Także tutaj puszcza bukowa, jak powiem, nadrabia straty, które generuje obręb Gryfino. Tu mamy teraz drzewostany na
26% powierzchni leśnej zalesionej, ale jednak nie bo tak na glebach naturalnych i tu prywie, gdzie centralna część puszczy bukowej z ostatnimi bukowymi. No i środkowa część kompleksu w obrębie Gryfinu. Obrzeża, część wschodnia, ale to są były plantacje toporowe, były grunty porowe. Zasięg terytorialny obejmuje 3 powiaty, 8 gmin, 3 miasta. Która przedstawia też lesistość zasięgu terytorialnego na leśnictwa. Ona wynosi blisko 20%, wolniutko, ale jednak rośnie. A 1/10 wzrosła lesistość w stosunku do okresu poprzedniego. Mamy podział na leśnictwo. Na leśnictwach są zgodnie z zarządzeniem 66/16 z 13 września podzielone na 12 leśnic, ale ta liczba się zgadza z tym, co było poprzednio, ale jedno zmniejszono leśnictwo w obrębie Rozdoły, jedno dodano w obrębie Gryfin. Teraz przejdźmy do tytułu drzewostanu. Tytuł drzewostanu przyjęto. Ta tabela to jest tabela przyjęta z protokołu z Komisji Założeń Planu. Z naszej strony jako wykonawcy po pracach terenowych, ta kwestia była poruszana w dużych prac terenowych, proponujemy dodatkowy typ drzewostanu dla orsu jesiennego, na niebiesko zaznaczone, jesienno-włoszowy typ, z mojej uwagi, że jesień po prostu całości wypad drzewostanu na Wyśnictwa Gryfino, dzisiejsze orsy jesiennowe to gatunkiem panującym, czy w 100%, czy w większości, jest olsza i ten typ wydaje nam się jako bardziej skazany niż ten typ olszowy jesienowy, gdzie olsza, gdzie jesionu po prostu nie ma. Jeżeli chodzi o środowiska przyrodnicze, typy drzewostanu obszarza praw 2000 wzgórza bukowe przyjęto zgodnie z planem zadań ochronnych. Dla pozostałych siedlisk przyjęto typy drzewostanu zgodnie z aneksem, które zawarła Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie. Przyjęte wieki jawności. Podobnie, ta tabela przedstawia tabelę z protokołu z KZP. Ja bym chciał troszkę wcześniej, nie wtajemniczony, bo tu z pytania były od pracowników leśnictwa Gryfino, dlaczego takie wysokie wieki jawności, wiadomo, na brzozę 80 lat, kiedy ona nie dożyła tego wieku. Wiek pewności, prawda, jest taka, że zaczynamy użytkować od tej klasy, czyli od 61 lat, drzewostan staje się rębem. To jest bardzo istotne, że w drzewostanach bukowych, gdzie była mowa, że mamy przykładowo w Puszczy Bukowej buka 130 lat, jeżeli zaczniemy go użytkować w wieku 130 lat, no niestety będą problemy z odnowieniem, na leśnictwo będzie skazane na odnowienia, na posadzanie sztuczne tych drzewostanów, więc rębny drzewostan przykładowo bukowy na Puszczy Bukowej, to zaczyna się od 111 lat. Wtedy stopniowo i wielkimi masami można przystępować do użytkowania rębnego i inicjować odnowienie naturalne tych drzewostanów. I taki kierunek został obrany w tym planie. Nie czekajmy, nie czekaliśmy do 130 lat i dalej, by zacząć użytkować te drzewostany, bo okres odnowienia w Puszczy Bukowej jest bardzo długi, młodniki po rębach złożonych, to jest wiek 40-50 lat, więc 50 lat pierwszego cięcia mija, aż zmieni się drzewosta na nową generację i będzie miał 40 czy 50 lat. Dalej. A już wspomnijmy jeszcze odnośnie do trasy specjalnego, które jest w zasadzie wyłączone z użytkowania rębnego i mowa o wieku dojrzałości rębnej w tym gospodarstwie to niekoniecznie jest sensowna, ale w zasadzie podwyższona do 20 lat, ale mówię, że drzewostany nie są kwalifikowane do użytkowania rębnego, ale dla zasady, by podkreślić walory przyrodnicze, ten wiek podwyższono. Tu mamy zestawienie powierzchni wraz z funkcji lasu na leśnictwie Gryfino. Dominują lasy ochronne. Funkcje lasów to 3, rezerwaty, lasy ochronne, lasy gospodarcze, czyli wielofunkcyjne. Dominuje funkcja lasów ochrony 60%. Dość duży jest udział lasów gospodarczych. I rezerwatów, bo to jest 4%, 700 hektarów gruntów leśnych zalesionych. Nie mówimy tu o drzewostanach w rezerwatach, na gruntach niedostępnych, może częściowo tak, ale głównie są to drzewostany wszystkie świeżych. I te drzewostany włączono, zamieniono na rezerwaty i dość dużo powierzchni one stanowią. Mamy wykres, jak to wygląda wizualnie. Mamy powierzchni mapę
funkcję lasu. Mam niebieskie plany rezerwaty, głównie znaczy za tytułem rozdoły, tylko mamy realizację planu w obrębie Gryfino, lasy ochrony zielono, czerwono, lasy pożarne, czy skupiają się na obrębie Gryfino. Kolejnym ważnym elementem planowania jest podział lasów na gospodarstwa, by ułatwić gospodarowanie tych drzewostanów. No, wydzielono gospodarstwa lasów. To jest bardzo specjalne, czyli lasu, gdzie lasy pełnią wszystkie inne funkcje poza w zasadzie gospodarczymi. Gospodarstwo lasów ochronnych, gospodarstwo lasów gospodarczych, skupiamy lasów gospodarstwa, lasów zębowego i czerwono-zębowego. Tak jak mówiłem, w poprzednim slajdzie wyprodukowały lasy ochronne, tak samo i podział na gospodarstwo, to się jakby przekłada. W jakimś tam większym stopniu dominuje gospodarstwo lasów ochronnych, ale nie tylko rezerwacje są gospodarstwa specjalne, ile to gospodarstwo specjalne stanowi ponad 2700 hektarów. No i mamy lasy gospodarcze stanowią 20-35% powierzchni. Mamy też wykaz drzewostanów ujętych do gospodarstwa specjalnego i zgodnych z instrukcją. No i mamy to lasy w rezerwatach, lasy w projektowanym rezerwacie, po to się wypełni, cenne, parkowe, referencyjne, całoroczna ochrona ptaków, drzewostany sieckie ośrodnicze, stanie zerwania AFS w ramach obszaru prawa 2000, siedliskowych, las na sieckie porącznego, kolejnego lasu, polu, lasu lądowego, lasu warami krzy, lasu zielonego, lasy na wyspach Jeziora, drzewostany z lodziskami, wyłączone drzewostany nasienne, doświadczalne, bo też takie są lasy Gryfino, wody ogromne w strefie ujęcia wody, ogromne i lasy stanowiące rezerwę drzewną. Czy zanim przejdziemy do etapu użytkowania, czy są jakieś pytania i uwagi do tego, co powiedziałem? Trzeci krótki tylko komentarz tutaj udziałów poszczególnych gatunków. Bo w latach słusznie minionych, kiedy tam sosna była preferowana i generalnie różne nasadzenia nie liczące się z uwarunkowaniami geograficznymi. Teraz zwracamy wszyscy właśnie na to uwagę, na składy i tak dalej. To przy takich cyklach 10-letnich już pewne trendy zmian powinny się ujawniać korzystne. Tymczasem, tak jak wpadło mi w oko, już nie tylko te wzrosty uzasadnione świerków, modrzewi, ale różnych dziwnych składników typu dąb czerwony, sosna czarna, rowinia nie maleje. To wszystko nie wygląda fajnie, zwłaszcza przy ubytku działów takich jak grat. Chodzi o sosnę czarną. Tutaj, jeżeli wzrosła powierzchnia, jest powierzchnia 31 arów, to w zasadzie chodzi o korektę granicy wydzielenia. Na podstawie ortofotografii skala jest niewielka, no ale granica była skorygowana. Podrzewia jest to wynik cięć orientacyjnych, drzewostanów, które nie wyszły jeszcze z jednej pewności, a cięcia, budowa tych drzewostanów spowodowała to, że ten podrzew wyskoczył na pierwszym miejscu. I podrzewia nie sadzi, świadomie preferuje, ale jeżeli brzoza nam wypada z drzewostanu, i miejsce zajmuje, spada oczywiście zadrzewienie tego drzewostanu, ale może być schodzi na pierwsze miejsce. Jeżeli chodzi o dąb czerwony, to podobna sytuacja, różnica chodzi o 95 arów i jest tutaj jest znaczy, najbardziej problematyczny gatunek z tych opcji to jest robinia krochocze. Tutaj jej udział praktycznie nie uległ zmianie. No spadła powierzchnia, aczkolwiek na leśniczy może przedstawić, ale tutaj nie ma jak za bardzo. Wykaz drzewostanów akacjowy, które są w trakcie przebudowy albo zaprojektowane do przebudowy. Nie mają ceny tej przebudowy, ale jest tam już wydolnie rynne zaprojektowane, albo są już na samym dnie. Także w perspektywie 20-30 lat, 10, na pewno poziom tych drzewostanów okazuje się zmniejszy. Nie widać tego od razu w jednym dziesięcioleciu, ale trend jakiś się zaznacza. Nie są to drzewostany, co już pozostawione, jako koniecznie trudne, czy na tyśni to podejmuje próby, planujemy te drzewostany przebudowywać. Znaczy musimy pamiętać jedno, że gatunek panujący to jest gatunek, którego jest najwięcej drzewostanów. I teraz jeżeli jest drzewostanie 9 gatunków, jeden jest 20%, a pozostałych 9, to
do całego 8 jest po 10%, to ten panujący z tego rejestru jest 20%. To, co pan kierownik mówi, są drzewostany akacjowe, bo taki symbol urządzenia lasu jest. Jeżeli jest wprowadzone podsadzenie pod schodem, na górze nadal jest w górnej warstwie drzewostanu, jest nadal robinia akacjowa. I ten drzewostan gatunek panujący cały czas pozostaje jako robiniowy, w statystykach jest utrzymywany. Tak samo z drzewem, jeżeli właśnie tak jak jest